Witam, to ja, pan Zapałka, będziemy teraz gotować, zajmie nam to około 2 godziny. Dzisiaj będzie kuchnia azjatycka, będzie zupa tajska w moim wykonaniu. Są różne przepisy zupy tajskiej, można ją robić na wiele sposobów. Ja ją robię po swojemu. Powiem tak, dawno jej nie robiłem, chyba z 2 lata jej nie robiłem, nie wiem, z 1,5 roku. Nie wiem jak wyjdzie, nie wiem czy pamiętam przepis, bo lecę wszystko z głowy. Ale zobaczymy co będzie. Dobra, to może najpierw produkty. Co nam jest potrzebne do zrobienia zupy tajskiej? Zupę tajską będziemy, generalnie każdą zupę powinniśmy robić na zwykłym, normalnym bulionie. Czy to warzywnym, czy to wołowym, czy to drobiowym, czy wołowo-drobiowym, jeden. Ale że nie mamy czasu. No, stresuję się bardziej niż jakbym normalnego streama robił, nie wiem, chodzi, nie? A że nie mamy czasu robić bulionu, to zrobiłem bulion z kostki. Także to jest jedyny minus. Zrobiłem to na krewetkach. Kupiłem krewetki, odmroziłem je już, bo były głęboko mrożone. Pasta Tom Yum. Będziemy jej używać. I kwestia jest taka, że te krewetki powinny być marynowane w tej paście, czyli natarte tą pastą i zostawione na 8-10 godzin. Ale też nie mamy na to czasu, więc po prostu to zrobię, ale nie będzie to miało żadnych walorów smakowych. Nic to da, bo nie zdążą nasiąknąć tym aromatem. Ale żeby było poprawnie zrobione, żeby nikt się nie dojechał, to je nasmarujemy. Trawa cytrynowa, mleko kokosowe, cytryna, notować. Pomidory, pelatti, koniecznie pelatti. Tu mamy makaron ryżowy, kiełki fasoli mung i grzyby shiitake. Do tego pęczek cebuli, dynki. Co było? A, czosnek, świeży imbir, papryka chili. Z przypraw no to tylko sól, pieprz, olej rybny jeszcze. Łyżka dosłownie będzie potrzebna. Sos rybny, nie? Olej, sos, jeden. No i co? Teraz tego tu położę. No. Jak mawia klasyk. Ile mnie wyszło za zakupy? Za zakupy mnie wyszło około 200 zł. No są to dość drogie produkty, niestety. Ale większość z nich jest taka, że jak kupisz, to ci starczy na kilka razy, nie? No, najdroższe są krewetki, jakieś tam grzybki, te pierdoły, to są ciężko dostępne produkty, te azjatyckie takie. Także niestety tak to wygląda, nie? No ale też na przykład sos rybny kosztuje 20 parę złotych, ale masz samą butelkę, a zazwyczaj jak coś gotujesz i tego używasz, to używasz tylko łyżeczki, także to wam starczy na wiele, wiele razy. Z racji tego, że ja nic nie miałem na tym mieszkaniu, no to co? Dobra, co potrzebujemy? Garnek do bulionu. I w tym będziemy gotować całą zupę. Ile tej zupy robimy? Ja nawet nie będę wam mówił ile czego jest, bo ja robię wszystko na oko, jak zawsze. 2 litry. Wstawiamy na gaz. Kurwa, na płytę indukcyjną też może być. Bulionetkę, rozpuść 500 ml wody. To co, jak dałem 2 litry, to mam 4 kurczę? Dobrze myślę? Na ognisko może też być, no. Co najpierw? A, najpierw musimy zamarynować te kurczę. Krewetki. To generalnie nic nam nie da, bo powinny być marynowane przez... O, jakaś woda, lepiej. Oli, chyba ze wstupę są. Krewetki to jest bardzo dobra przynęta na okonie. Jak co, na słabi, jak chce się łapać. Kupcie sobie krewetki drogie, jak... Ale dobre, działają. To powinno sobie nakryć te... To powinno być nakryte folią spożywczą, streczem. I do lodówki 8 godzin i bangla, nie? No
sumie kurwa niepotrzebnie. A bo dobra, pokroimy sobie najpierw wszystko, damy do miseczek, będzie nam łatwiej potem gotować. Pokroimy sobie grzyby. One są pukane już wcześniej były. Prepukane. Ale można użyć pieczarki generalnie od biedy, nie? Także to ja kiedyś robiłem z pieczarkami i też jest bardzo dobre. Grzyb jak grzyb, to tam byle nie jakiś komór. Czosnek, imbir i cebulę, rzynkę. Tylko to będzie nam potrzebne. Można też kupić gotowy taki ten. Generalnie widziałem na tym. Nie chciałem już iść na łatwiznę, ale można kupić w Selgrosie. Jak u was w mieście jest Selgros, nie wiem. Można kupić na dziale azjatyckim jest pasta. I tam jest właśnie starta cebula, czosnek, imbir i pasta cytrynowa. Czyli praktycznie takie podstawowe rzeczy, które się daje do zup azjatyckich. To jest w postaci takiej pasty, mega zajebiste. Imbir! Jakbyście chcieli obierać imbir, prosty sposób. Łyżka. I kurwa, se skrobiemy. Ostra. Gnieciemy kurde. Dobra, przechodzimy do smażenia. Good? Good, good? Good, good? Zaczniemy od krewetek. Krewetki kurde, jakby smażysz krewetki, odkładasz je potem usmażone na bok. I potem kurwa jedziemy po kolei, cebula, tak dalej, wszystko. Zaraz je ściągamy. Ja z powrotem do miski i nie chcę kurwa wyjąć. Teraz tak, mamy patelnię, dodajemy cebulę i czosnek. No to sobie też na chwilę, tylko żeby to się trochę... Cebulka i z redy. Dajemy ją do naszego bulionu. Grzyby shiitake. One powinny zaraz puścić wodę, więc tutaj nic nie dajemy. W międzyczasie zblanszujemy sobie fasolkę. Kiełki fasolki. Zrobimy sobie ciepłą wodę. Redy. I do gara. Ze smażenia to będzie tyle. Damy sobie nasze krewetki. Stałym tym kurwa smaczkiem, który był. Okej. Imbir starty. Możemy sobie zetrzeć go. Mamy teraz pastę cytrynową. Łyżka pasty cytrynowej. Znaczy łyżka, łyżeczka. Okej. Łyżeczka sosu rybnego. Pomidory pelati. Weźmiemy je sobie do... Tą fasolę sobie już obcedzimy. Do michy.
Okej. Kurwa, pachnie, mówię wam. Poezja w chuj. Teraz jak się łączą te wszystkie smaki, fuzja smaków, która się odbywa w tym korku. Zmniejszymy trochę ogień. I teraz co robimy? Dodajemy nasze pomidory pelatti. Zblenderowane. To się musi teraz trochę pogotować. W międzyczasie robi nam się woda na makaron. Makaron ryżowy. Możecie to zjeść z ryżem, z makaronem ryżowym, z makaronem nudlami, kurwa, menu. Jeden jak to woli, możecie bez makaronu w ogóle. Spróbujemy sobie. To jeszcze nie jest faza końcowa. Dziękuję bardzo, suba. Dobra, dobra. Ale dojemy tu jeszcze trochę pasty. Tom Yum. Ostra. To jest kurwa. Już to powiem 3 lat. Patrzmy smak. Dobre w chuj. Delikatnie słodka, delikatnie ostra, delikatnie kwaśna. Czyli o to nam chodziło. Zaraz będziemy podawać. Ładne, co? Wygląda dobrze. Spróbujmy. Fest. Ostra na końcu, słodka na początku, potem kwaśna i ostra na końcu. Posprzątam jutro, pierdolę, mam wolę.